dzisiejszym filmie ponownie wracamy na nuba i dzisiaj musimy zrobić sobie jakiś gigantyczny progres. W sumie tak naprawdę już zrobiliśmy duży progres, bo jak widzicie mamy 1,3 QA siły, co już jest naprawdę dużą ilością. To prawie nam styknie, żeby pokonać final bossa z trzeciej mapki. W ogóle pójdźmy na trzecią mapkę, zobaczmy czy uda nam się go pokonać, tylko w sumie teraz się pojawił nowy quest, więc zobaczmy co tu mamy. Reaper Doga musimy 350 razy pokonać. Dobra, to na początku tym się zajmiemy, bo powiem wam, że trochę sobie robiłem te questy, te które mogłem na nubie zrobić, bo sporą część nie da się zrobić, ale mamy już 70 tiketów, a więc jak zrobimy jeszcze to z Reaper Dogiem, to będziemy już mieć 120 i wtedy chyba nam styknie już na jakiegoś peta, tak mi się wydaje, a taki pet giga dużo nam by dał. Myślę, że z takim petem nawet na czwartej mapce sobie pokonamy jakiś lepszy boss, ale na starcie sprawdźmy na szybko, czy jesteśmy w stanie już walić tego tutaj Krakena, ile na niego potrzeba, jego jakoś nerfili, 1,5 potrzeba na Krakena, no to nie ma szans, że go walimy. Chyba, że nie mam założonego jakiegoś trailca czy czegoś takiego. Tutaj mamy najlepszą rękawicę, no i tutaj też mamy. Lepszej na razie nie mogę założyć. Dobra, no to musimy zdobyć lepszego peta. Idziemy nawalać teraz tego Reaper Doga. W ogóle jeszcze zanim to zrobimy, to tutaj na starcie powinienem mieć jeszcze darmowego spina. Dokładnie tak, a więc sobie darmowy zakręćmy. No tutaj coś takiego mi wyleciało. Ogólnie już kilka tych śrubek mam, jak widzicie, ale no potrzebujemy więcej. Dobra, tutaj dawaj tego Reaper Doga 350 razy i otwieramy 120 tiketów. Miejmy nadzieję, że styki nam na chociaż jednego peta. Dobra, jakoś udało się zrobić tego questa, no to jest niestety jeden z niewielu questów, który jestem w stanie zrobić na nubie i teraz mamy oczywiście 120 tiketów i jeszcze tutaj czy w giftach mamy za minutę będziemy mieć. Dobra, to poczekamy jeszcze minutę 20 i robimy opening 130 tiketów. Mam nadzieję, że styknie nam to chociaż na jakiegoś peta. Fajnie byłoby tego zrobić, no bo on by nam dał bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo aktualnie nasz najlepszy pet daje razy 4000, a jakbyśmy mieli peta razy 100 tysięcy, no to mega szybko oczywiście sobie tutaj wyfarmimy do tego bossa, no i tutaj czwarty world. Myślę, że dzięki tym blueprintom uda nam się w końcu dojść do piątego worldu. W ogóle podka jeszcze na winy dostałem, bo tutaj jest jakby na winy podka. No dobra, to w sumie możemy wykorzystać tą podkę, tylko za 20 minut kolejny quest się pojawi. Dobra, to nie wykorzystujmy tej podki, poczekajmy tutaj jeszcze 24 sekundy i robimy opening 130 tiketów. Jakby ta podka co jakiś czas się pokazuje, więc no to nie jest duża strata. Dobra, i mamy tutaj 10 dodatkowych tiketów, mamy teraz oczywiście 130 i kręcimy tym 130 razy. Zobaczymy ile nam to zajmie i zobaczymy czy już będzie mieć na naszego pierwszego peta. Finalnie 3 takie pety by nam się przydały. Z tego oczywiście blueprintu, no bo to by dało nam bardzo, bardzo dużo. I w końcu mógłby się wziąć za super rebirthy, bo w ogóle tego nie ruszałem, bo no petów dobrych nie miałem. Uuu, tutaj coś takiego. Dobra, niech to się otwiera za wszystko, zobaczymy ile będzie mieć tych śrubek. Dobra, i to długo nie zajęło, mamy już otworzone 130 tiketów. I czy mamy na coś? Mamy tutaj na tego pięknego pycika, który daje nam 100 koła. Jak widzicie, tu mamy 0 tiketów. Jeszcze dzisiaj myślę, że spokojnie takiego sobie zrobimy, ale w sumie może użyjmy tej podki na goldy i voidy. Nie wiem, czy to może coś dać. Na moim głównym koncie nic nam nie wyleciało, żaden void ani nic, ale może tutaj będzie mieć farta i coś nam właśnie wyleć, tylko kurczę. Sprawdźmy, czy na pewno mam miejsce w ekwipunku. Dobra, mam dużo miejsca, żeby nie było tak, że mi nie da tego peta, bo bym się wtedy zdenerwował. Klikamy craft, no i mamy tego pięknego pecika. No i tutaj jest ten pecik, wyleciał na zwykły wersji baby i daje 100 koła. W ogóle przetestujmy go. Na początku zobaczmy, ile farmimy powiedzmy na tutaj ściskaczach. Bez tego farmimy 151 milionów. A załóżmy tego peta najlepszego i zobaczmy, ile z nim będziemy farmić. 1,7 biliona, czyli ponad 10 razy tyle farmimy teraz naraz i tak naprawdę jeszcze więcej będziemy farmić, bo jeszcze tutaj nie mam tego maksymalnego. Dobra, to teraz tak naprawdę zostaje nam chyba farmienie tutaj do Krakena i dostanie się do kolejnego worldu tam. W ogóle już jest kolejna godzina, czy tutaj nowy quest się pokazał? Jaki to jest quest? 1500 jajek. Kurczę, no to jest dla nubka ciężki quest, tak mi się wydaje. Ale dobra, spróbuję go zrobić. Zobaczymy, czy nam się uda otworzyć 1500 jajek w godzinę. Jakby możemy w sumie robić to i to tak naprawdę. Tylko będę musiał niestety autoklikier odpalić, ale przejdźmy sobie tutaj i tu potwierajmy pierwsze jajko. Czy nam styknie na 1500 tych pierwszych jajek? 100 jajek kosztuje 500 milionów, 1000 jajek kosztuje 5 bilionów. Dobra, styknie, mamy 232 biliony. Kliknijmy sobie tutaj w taki sposób, no i tutaj muszę odpalić autoklikera w tym miejscu i jeszcze żeby mi klikało, ej, będziemy tak sobie otwierać. Zobaczymy, czy uda nam się w godzinę otworzyć 1500 jajek. Dobra, i powiem wam, że tamtego questa jakoś mi się udało zrobić, o dziwo. Trochę AFK te zostawiłem i teraz już mamy w ogóle 1,7 QA, a więc mamy więcej niż nawet Karaken, no ale nie wiem, czy uda nam się go uwalić. Mamy 120%, no i oczywiście mamy kolejne 50 tiketów, które by nam się przydało, ale powiem wam, że ja zapomniałem kompletnie o jednej rzeczy. Ja mam 3 pety. Ja w ogóle praktycznie indeksu nie robiłem, a teraz by nam się przydał ten czwarty pet, no bo jakbyśmy sobie 4 pety ogarnęli,
ogarnęli z, oczywiście, blueprintów, to już naprawdę dużo by było. Zobaczmy, ile w ogóle brakuje mi petów jakby do tego indeksu. Może właśnie teraz tym indeksem się zajmiemy. Brakuje mi 13 petów. No dobra, to nie jest trudne. Musimy sobie po prostu wydropić 13 petów. Nie wiem, na przykład zacznijmy tutaj od tego. Chciałem tutaj na auto, ale no nie mamy auto na tym koncie i nie możemy mieć auto. A więc dobra, zacznijmy tutaj od tego jajka. W takim razie pootwierajmy sobie tutaj to, żeby wydropić te pety. Już mamy 38 petów, bo tam się, jak widzicie, z boku pokazuje. Więc dobra, ja sobie wydropię na początku te pety. Otworzymy sobie tikety i spróbujemy w końcu pokonać tego krakena zakichanego, żeby dostać się do kolejnego worldu. Chociaż w sumie to jajko może nie jest dobre, bo tutaj są strasznie małe procenty na te 3 pety i tak naprawdę tylko 3 jesteśmy w stanie normalnie wydropić. Kliknijmy sobie tutaj craft, ale coś tam nam skraftowało, czy dodało nam jakieś peta? Nie dodało, dalej mamy 38. Lepiej będzie, jak potwieram sobie te pety, bo ja tutaj pamiętam skipowałem te jajka trochę. Wydaje mi się, że najwięcej jajek przeskipowałem na drugim wordzie. Zacznijmy od drugiego wordu. Potwierajmy sobie pety z tego pierwszego jajka. Dobra, jakoś długo to nie zajęło, udało nam się zrobić ten indeks i teraz mamy aż 4 pety. Dalej się nie opłaca robić, bo jak wiecie, dalej jest to zbugowane niestety, a więc no 4 pety muszą nam wystarczyć na razie. Teraz musimy w sumie sobie ogarnąć kolejnego z blueprintów. Bardzo mało nam brakuje do tego, a mamy jeszcze 50 tiketów, więc teraz właśnie otwórzmy te tikety i niestety jest jeden problem. Wywaliło mi internet i straciłem całego mojego boosta, więc no teraz farmimy dużo mniej. Wcześniej farmiliśmy 2,3 biliona, teraz 1,1. A więc dobicie do krakena trochę nam jeszcze zajmie, ale dzisiaj musi nam się udać dobić do tego krakena, żebyśmy byli go w stanie pokonać, bo na razie prawdopodobnie go nie pokonamy, tak mi się wydaje, pomimo tego, że mamy więcej. No, jak widzicie, nie leci to za dobrze, mogę sam sobie klikać, no ale też jest ciężko, nie wiem, spróbuję jeszcze autoklikera odpalić, ale zanim odpalimy tego autoklikera, to zajmijmy się otworzeniem jeszcze 50 tych tiketów, żebyśmy wydropili tego pięknego kota. Znaczy, w sumie to śrubki na tego kota. No i to poszło oczywiście dosyć szybko, zobaczmy, czy mamy już śrubki na tego kota. No mamy już śrubki na tego kota, więc możemy jeszcze sobie takiego zrobić i znowu połowę mamy do tego dragona. Może dzisiaj jeszcze drugiego nam się uda zrobić, byłoby spoko w ogóle, jakiego tego teraz questa mamy. 10 tysięcy gold creatów, no to jest ten mega słaby quest, którego nikt nie jest w stanie zrobić. Ja mam takich createsów bardzo mało, mógłbym mieć 25, możemy sobie 25 jakby kupić tutaj, czy nawet nie mamy na 25, nie no, na 25 mamy, kupmy sobie 25, może jakieś ciekawe ręce nam wylecą. Kliknijmy sobie open all i czy coś nam ciekawego wyleciało. No wyleciało nam dużo tych, ale no my mamy taką venomową, która no jest mocniejsza od tego. Dobra, ale załóżmy teraz tego kota i zobaczmy, ile teraz farmimy. 1,7 biliona praktycznie bez boosta tutaj. Jakbyśmy mieli boosta 120%, to by było już git w sumie. Zobaczmy, czy będziemy w stanie pokonać krakena z autoklikerem, bo jak pokonamy go z autoklikerem, to na autoklikerze farmie 5 trylionów. Dobra, mamy autoklikera, który jest giga szybko ustawiony. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać krakena. No, tak w miarę to idzie w sumie, pokonamy już go, tylko no 5 trylionów musi uzbierać. Ile za jednego krakena dostajemy w ogóle? 18 bilionów tylko? To powiem wam, że mało dosyć. Dużo raz będziemy musieli tego krakena pokonać. Możemy sobie tutaj tego peta założyć oczywiście na winy. To jeszcze tego, no i tego. I ewentualnie jeszcze jakąś podkę pewnie mamy na podwójne winy tutaj. Zobaczmy, no tu mamy jeszcze podwójne winy i tutaj jeszcze raz mamy podwójne winy. Dobra, to odpalmy sobie tą podkę na 15 minut i przez 15 minut ponawalajmy tego krakena. Zobaczymy, ile 15 minut uda nam się winów wyfarmić na tym krakenie, skoro już na autoklikerze jesteśmy w stanie go uwalić oczywiście. No troszkę więcej sił by się przydało do tego krakena, ale teraz ponawalajmy 15 minut, zobaczymy, ile winów nam się uda wyfarmić, bo teraz na raz dostajemy 43 biliony z tą podką, no i oczywiście z 3 petami. I w sumie po jakichś 20 minutach mamy 3,5 tryliona, więc jeszcze tylko 1,5 tryliona będziemy mogli odblokować tą mapkę. Ale już ją możemy odblokować, nie wiem w jaki sposób, no ale no dobra, spoko. I tu mamy w ogóle tego startowego bossa, który z tego co pamiętam to miał mniej niż kraken i dokładnie tak, ma mniej niż kraken i za niego się dostaje więcej niż za krakena, więc w sumie spoko. Z hazmatem chyba będzie ciężko, tak mi się wydaje. No, hazmat ma 3,7. Tylko nie wiem, czemu nie mam world boost, jakby tu powinien być world boost, coś mi się popsuło. Psuło chyba. Dziwne to jest dosyć. A jak wyjdę z gierki, to stracę tego boosta mojego. No jak zwykle nubka gierka skamuje, ale dobra, w takim razie ponawalajmy trochę tego bossa. Może uzbieramy na diamentowe w ogóle skrzynki, bo mamy 8 kluczy. Ponawalajmy chwilę, zobaczymy w sumie, co zrobimy dalej. Dobra, chwilę ponawalałem w tego bossa i z gierki też wyszedłem i teraz już mam tego world boosta. Nie wiem, jakiegoś buga miałem, nie wiem, czy mi tego world boosta wcześniej pokazywało. Teraz mamy 8,7 tryliona, a więc mamy chyba na jakiegoś nowego trailsa, tak mi się wydaje. W sumie to nie, bo tutaj kwadryliony kosztuje. No to kwadryliony się chyba gdzieś dopiero tutaj na tym farmi, a na niego ile potrzeba? 26 QA, no to całkiem sporo, ale w sumie tak naprawdę możemy jedną rzecz sprawdzić, jakby, jak dobrze pamiętacie, na trzecim wordzie najlepsze było to. Zobaczmy, ile tutaj na hita dostajemy. 1,1 biliona? A dobra, bo nie te pety mam.
tam, załóżmy sobie te pety, ile teraz? No teraz 44 trylion, znaczy biliony. Tryliony to na moim głównym koncie farmie. To możemy zrobić to tak, no i teraz dużo, dużo więcej farmię tak naprawdę, bo tam było 1,8 biliona, tu mamy 44 biliony. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie dobić do tego hazmata przynajmniej i wtedy na tym hazmacie już się sporo farmi. Jeszcze ewentualnie możemy sobie rebirfy zrobić. Nie, za dużo tych rebirfów nie zrobimy. Zrobiłbym dosłownie dwa rebirfy, a więc ich się nie opłaca na razie jeszcze robić. Musimy więcej winów dobić. Nie wiem, ewentualnie jeszcze możemy spróbować lepszą rękę otworzyć sobie. Tutaj możemy sobie aż jedną skrzynkę kupić. I mamy na jedną skrzynię, możemy sobie ją otworzyć. Może akurat jakaś lepsza nam tutaj wyleci. Nupkowi szczęście dopisze, no niestety nie jakaś taka nam wylecia. Prawie tutaj była ta, by dawała tyle samo, ale no bez golda ta by tyle dawała. Teraz quest się zresetował. Jakiego jeszcze mamy questa? 300 mityków. No dobra, to też da się zrobić i może wtedy byśmy uzbierali tutaj na jeszcze tego jednego peta. Jakby ktoś mi mówił, że najlepiej jest mityki otwierać na drugim wardzie, bo tam jest 31% na mityka podobno. Więc pójdźmy sobie tutaj i tutaj jest chyba ten mityk, jest 31% na jego. To jest chyba mityk. Nie, na stówę to jest mityk. Czy jest tu jakiś lepszy mityk? Tutaj nie. Tutaj 9%, tutaj 16%, tutaj 6%. No to ten jest w sumie giga dobry. Musimy to zrobić tak. No i muszę pousuwać wszystkie pety, bo mam bardzo mało miejsca, skoro mam dropić 300. Jeszcze muszę te pety pousuwać. Te w sumie też wszystkie. Dobra, zostawiłem sobie tylko te pety. Tutaj mam dwa pety na laka, tylko kurczę, ja muszę najlepsze założyć, żeby więcej farmić. I spróbujemy wydropić te 300 mityków. Zobaczymy, czy bez game passów da się to zrobić. Prawdopodobnie nie, ale no zobaczymy. No bo mamy największą szansę na tego mityka. Jeszcze w sumie, żeby zwiększyć szansę, to możemy potkę na laka odpalić. Dobra, próbujemy zrobić tego questa. Zobaczymy, czy bez game passów da radę. No i niestety tego questa nam się raczej nie uda zrobić. Minęło jakieś 26 minut. Ledwo 100 nam się udało wydropić mityków, a więc potrzebowalibyśmy jeszcze 50 minut, żeby pozostałe 200 wydropić. A więc no taki nubek jak ja niestety nie jest w stanie zbyt dużo questów zrobić. Jestem w stanie zrobić tego z Reaper Dokiem, jestem w stanie zrobić tego z wydropieniem petów, no ale z tym mitykami jest ciężko. Pójdźmy na ostatnią mapkę sobie trochę pofarmić jeszcze tutaj siłę, bo zobaczcie ile teraz już farmimy. Farmimy już 57,6 biliona. Spróbujmy dofarmić jeszcze do tego hazmata, zobaczymy czy nam się to uda. I powiem wam, że w sumie długo to nie zajęło i mamy 5,4 QA siły, a więc tak naprawdę jesteśmy już chyba w stanie pokonać tego hazmata na autofarmieniu, chociaż no, powiem wam, że tak średnio, może go pokonam, może nie. To autofarm nie jest giga słabe, jakby to darmowe. Nie, muszę sam poklikać trochę i wtedy będzie szybciej, no ale nie wygląda to jakoś super. Dobra, jakoś go pokonamy. Ile w ogóle za niego teraz dostaniemy? Czy za niego już się dostaje jakby kwadryliony? Chyba jeszcze nie. Za niego tryliony się chyba dostaje, tak mi się wydaje. Chociaż nie, biliony, 159 bilionów. Dobra, to dalszym progresem na nubie zajmiemy się w kolejnym filmie.